kiedy naćpałam się amfetaminy, miałam wtedy 17 lat i po prostu dostałam zapaści. Dilerzy narkotyków w ogóle wrzucili mnie w odzieży do wanny, bo po prostu myśleli, że ja umieram. Środki takie jak tabletki, estazolan, relanin, pramolan, po prostu to są bardzo silne leki nasenne, uspokajające. Pierwsza próba samobójcza to też była, jak miałam 15 lat, nałogam się właśnie jakiś mamy tabletek po prostu i no to była już taka destrukcja po prostu, która się zaczęła. Weszłam w bardzo takie towarzystwa ze zorganizowanych grup przestępczych. Byli to ludzie bardzo niebezpieczni. Byli to po prostu w większości psychopaci, socjopaci. To byli ludzie, którzy nie mieli w większości uczuć wyższych. Ja zrozumiałam jedno, że ja po prostu niedługo zginę w tym wszystkim. To była trzecia w nocy, pamiętam. Zobaczyłam taki jakby tunel czarny i z tego tunelu na środku pokoju wyszedł diabeł. I tak jakby otworzyło się piekło. I ja wtedy ostatkiem tchu zawołałam: Boże, ratuj mnie. Klęknęłam w małym pokoju i powiedziałam: Boże, jeśli Ty jesteś, a nie jesteś tym, kim ja myślę, że jesteś, to przyjdź do mojego życia, bo już nie chcę tak żyć. Witam, witam Państwa bardzo serdecznie przy mikrofonie Jacek Słaby, jak zwykle w każdą niedzielę od 19 do 20 na 92.8 FM rozmawiamy o Bogu bez religii, a więc bez żadnego religijnego slangu, bez jakiegoś takiej nowomowy kościelnej, bez tego typu niepotrzebnych określeń, które niewiele przynoszą tak naprawdę do naszego życia, a tylko powodują czasami zamieszanie w naszych umysłach. A dzisiaj w studiu Gosia, pochodzisz z Bydgoszczy, byłaś w Gdańsku, byłaś w Olsztynie, jesteś w Warszawie, także trochę wędrowałaś po tej Polsce. Tak, witam serdecznie, tak, wędrowałam trochę po tej Polsce, bardzo długo wędrowałam. Aż wreszcie na swojej wędrówce doświadczyłaś Boga, poznałaś Jezusa, ale zanim to się stało, twoje życie nie było usłane różami, było wiele trudności, było wiele wyzwań. No właśnie, jaka była twoja droga do poznania Jezusa? Może zacznę od dzieciństwa. Ja urodziłam się w domu, w którym byli obydwoje rodzice, miałam dwoje rodzeństwa. Byłam w takim normalnym domu, można powiedzieć. Byłam środkowym dzieckiem. Natomiast w domu moim, mimo tego, że była pełna rodzina, gdzieś nie doświadczałam miłości. Czułam się dzieckiem odrzuconym, niechcianym. Nie miałam relacji z ojcem. Relacja ta polegała tylko na tym, że po prostu mieszkaliśmy gdzieś tam w jednym domu. Nie było bliskości, nie było czułości. I to tak naprawdę w moim życiu spowodowało, że zaczęłam szukać tej miłości w bardzo złych miejscach. I od dziecka już w sumie byłam takim dzieckiem, ponieważ też doświadczałam przemocy w domu po prostu. Mój tata nie radził sobie emocjonalnie i nas bił, mama zresztą też może w mniejszym stopniu, ale dużo było, że tak powiem, przemocy, lań, bicia. Padło też wiele słów, które głęboko zapadły w moje serce. I to spowodowało, że od najmłodszych lat ja już wyrastałam z takim poczuciem nienawiści do siebie samej, nienawiści do otoczenia, pomimo tego, że ja gdzieś w głębi serca kochałam tą swoją rodzinę, ale nie godziłam się na ten emocjonalny ból, który mi towarzyszył i bardzo szybko zaczęłam się buntować. Pozwolisz, zadam pytanie, bo mówiłaś o swoim ojcu, mówiłaś o tym tej braku miłości, braku też akceptacji, przyjęcia ciebie jako osoby. Też domyślam się zachęty, motywacji, wzmocnienia twojego poczucia wartości. Ale co na to mama? Bo też pewnie widziała to wszystko i nie było żadnej jakiejś reakcji przeciwko temu, co się działo w twoim domu? Nas było troje dzieci po prostu. I to było tak, że ja byłam siostrą rok po roku, siostra starsza, ja od niej o rok młodsza, potem za 5 lat był brat. I po prostu no dużo, że tak powiem, w domu mama miała tej pracy, jeśli chodzi o obowiązków. Rozumiem. I generalnie no ta cała sytuacja, że mój tata był tylko jedynym żywicielem do jakiegoś tam po prostu momentu życia rodziny, powodowała u niego też ogromny stres i presję.
I gdzieś oni swoje emocje też zagłuszali w jakimś tam stopniu alkoholem. Nie, nie mogę nazwać, że mój tata był alkoholikiem stricte, tak, że po prostu pił, bo mój tata całe życie chodził do pracy, ale były sytuacje, w których po prostu rodzice tak zwani imprezowali, a dochodziło do różnych po prostu scen, które no nie powinno widzieć dziecko. Rozumiem. I do różnych zdarzeń, które wpłynęło i na moje, że tak powiem, serce i też spowodowało ogromne traumy życiowe w związku z tymi rzeczami. Nie chcę tu o tym mówić, bo po prostu to są już takie sprawy, że tak powiem, stare przeminęło. Tak. Ja wybaczyłam moim rodzicom. Nie chcę ich tutaj stawiać w złym świetle, bo wierzę w to głęboko, że po prostu dali mi to, co sami mieli. Nie znali Jezusa i po prostu funkcjonowali tak jak świat. Starali się dać najlepiej i tak, najwięcej, ponieważ tak byli w stanie. Mój tata był zamkniętą osobą, sam gdzieś tam był poraniony, miał ojca, który był alkoholikiem, jego ojciec umarł na raka i generalnie to spowodowało, że taki po prostu mechanizm i to przekleństwa, że tak powiem, to pokoleniowe, było, przechodziło, no. To przechodziło i to był po prostu taki mechanizm, który funkcjonował po prostu z pokoleniem. Czyli zaczęłaś, tak jak powiedziałaś, szukać tej miłości, akceptacji, przyjęcia w innych miejscach i nie były to właściwe miejsca. Tak, nie były to właściwe miejsca. Bardzo szybko zderzyłam się ze środkami zmieniającymi świadomość, ponieważ w wieku 15 lat, pamiętam w ogóle, to była pierwsza moja taka sytuacja i walka o moją duszę, ponieważ pojechałam na Azy Dzieci Bożych w 8 klasie podstawówki i tam doświadczyłam innego Boga, pomimo to, że to było katolickie, ale tam ksiądz grał na gitarze, tam zobaczyłam, że po prostu dzieci się śmieją w ogóle, że jest coś innego, że ten Bóg jest inny i to tak jakby pociągnęło moje serce, ale kiedy wróciłam, w tym samym czasie ja od razu wróciłam do tej rzeczywistości, zobaczyłam, że u mnie w domu tak nie ma. Tak. Że ja jestem w domu, w którym po prostu nie ma tego Boga, nawet jak coś próbowałam mówić, to tak jakby tata mnie gasił i bardzo szybko zderzyłam się po prostu z tą moją rzeczywistością, tą taką smutną rzeczywistością, ponieważ no, tak jak mówię, czułam się odrzucona i wtedy poznałam chłopaków takich w moim wieku i oni mi zaimponowali w ogóle, bo oni byli takimi buntownikami, no i powiedzieli, że wąchają butapren i że jak zacznę to robić, to po prostu będę miała wizję, przeniosę się, że w ogóle nic mi nie będzie dotykać, żadne problemy i tak dalej. Ja sobie pomyślałam, wow, w ogóle to jest rozwiązanie na moje problemy, nie? Ja w ogóle chcę tego. I zaczęłam po prostu wąchać butapren, nie? To od tego się zaczęło i to już mi uzależniło bardzo szybko. Ja wąchałam ten butapren pół roku i ja już byłam wtedy uzależnioną osobą, mając 15 pół roku i miałam takie głody po prostu, że potem jak już doszedł alkohol, to ten alkohol nie robił mi po prostu w takim stopniu. Ja już mieszałam po prostu wszystko, doszła amfetamina, w ogóle inne po prostu narkotyki i zawsze było tego bardzo dużo. Był to też alkohol z tak zwanych melin, po prostu jakiś przerabiany, więc to był najgorszy, że tak powiem, syf, jaki mógł być. I ja zawsze jak piłam, ćpałam i robiłam inne rzeczy właśnie jakieś związane ze środkami zmieniającymi świadomość, to do oporu aż nie padłam. Moje pierwsze narkotyki właśnie to było, kiedy naćpałam się amfetaminy, miałam wtedy 17 lat i po prostu dostałam zapaści. Dilerzy narkotyków w ogóle wrzucili mnie w odzieży do wanny, bo po prostu myśleli, że ja umieram. Zrobiłam się sina i nie wiedziałam, ile tego wziąć. I tak jakby za ich plecami wzięłam tego na łyżeczkę po prostu i tam na pewno... No na pewno było z 2 gramy tego i ja po prostu no, prawie dostałam zapaści i to w ogóle już wtedy się, że tak powiem, na chwilę zahamowałam, bo się przestraszyłam, ale już, że tak powiem, ten nałóg i ta chęć wciągał. Powodowała, że wciągało mnie i ja po prostu dalej próbowałam po prostu szukać szczęścia w tych rzeczach zmieniających świadomość. Zastąpiłam to alkoholem generalnie, dlatego że alkohol nie dawał takich strat fizycznych, namacalnych, jak po prostu narkotyki. Po narkotykach miałam tak zwane zjazdy, myśli samobójcze i tak dalej. Alkohol jednak doprowadzał do odcięcia i kiedy przestawałam pić, był tylko kac. I te konsekwencje jeszcze na początku nie były takie ogromne. Wiadomo, alkoholizm to jest zakłamanie i to się rozwija na przełomie wielu lat. Zanim doszło do tragedii, to musiało upłynąć jeszcze wiele lat po prostu tego rozwinięcia nałogu. W międzyczasie doszły bardzo silne środki, takie jak tabletki, estazolan, rylanium, pramolan. Po prostu to są bardzo silne leki nasenne, uspokajające. Ja jadłam tego bardzo dużo, byłam w każdej przychodni zapisana, brałam nawet od weterynarza, to było po 200 tabletek, 300 w miesiącu. Do tego piłam wódkę, bo mi po prostu nic innego nie działało na mnie. Ale przemieszanie tego typu rzeczy raczej tak, jest... Tak, wielo,
wielokrotnie miałam różne, tak, różne stany, po prostu przyjeżdżały też karetki i pogotowia. Oczywiście kłamałam, oszukiwałam i lądowałam też w szpitalach na izbach przyjęć w związku z tym, że mi po prostu serce wariowało i no, działy się różne inne rzeczy. Z głową też sobie nie mogłam poradzić, bo i stany depresyjne się zaczęły. No, miała pierwsza próba samobójcza, to też była, jak miałam 15 lat, nałykałam się właśnie jakichś mamy tabletek po prostu i no to była już taka destrukcja po prostu, która się zaczęła. Wszystko, co robiłam, robiłam po to, żeby zamanifestować po prostu swoją chęć zwrócenia na siebie uwagi, tak, i pseudozabicia się. A tak naprawdę ja wołałam o pomoc wtedy. Dokładnie. Ja mówiłam tylko: mnie kochajcie. Ja chciałam, żeby oni mnie kochali, a im bardziej ja się starałam o tą miłość, czy od babci, czy od rodziców, czy od rodzeństwa, tym bardziej oni mnie odrzucali po prostu. I no dzisiaj wiem, kto za tym stał. Dzisiaj wiem, że to był diabeł, że to było demoniczne i tak dalej. Ale wtedy nie miałam tej świadomości i ta niechęć później już w ogóle spowodowana do rodziny, do rodziców, spowodowała, że ja zamknęłam się w sobie po prostu i ja stworzyłam sobie taki swój wewnętrzny świat, w którym żyłam, w którym funkcjonowałam, tam się czułam gdzieś tam rozumiana i to obróciło się tak naprawdę przeciwko mnie, bo ja idąc na ulicę, mając te 15 lat, później 16, 17, 18, weszłam w bardzo takie towarzystwa ze zorganizowanych grup przestępczych. Byli to ludzie bardzo niebezpieczni. Zaczęło się od Bydgoszczy. Byli to po prostu ludzie, którzy rządzili całym miastem. Był to handel narkotykami, ludźmi w ogóle oraz inne rzeczy. Ja gdzieś się zahaczyłam, tylko wtedy jeszcze nie byłam stricte w tym, ale już przebywałam na tych tak zwanych imprezach, gdzie byli ci ludzie i byli to po prostu w większości psychopaci, socjopaci. To byli ludzie, którzy nie mieli w większości uczuć wyższych. Po prostu oni sami byli no, z bardzo dużego, tak powiem, marginesu społecznego, ale też no, bardzo pozaburzane dusze. I tak powiem, ja w tym towarzystwie czułam się bezpiecznie. Czułam się bezpiecznie dlatego, że wiedziałam, że tym ludziom nikt nie podskoczy. Wiedziałam, tak, że jak goście z miasta. Goście z miasta, pomimo tego, że z rąk tych ludzi też doznałam bardzo dużo zła i krzywdy, ponieważ biorąc narkotyki, przebywając w różnych miejscach, ja też, że tak powiem, zadłużałam się za te narkotyki po prostu i doszło do pewnej sytuacji, w której właśnie gdzieś tam wisiałam pieniądze za jakąś działkę narkotyków. I zostałam z jednej z bydgoskich dyskotek wywieziona do lasu przez paru mężczyzn w ogóle z mafii bydgoskiej i zostałam zgwałcona razem z taką dziewczyną po prostu. Oni mieli broń. Oczywiście ja z tym nic nie zrobiłam. To było moje takie pierwsze zdarzenie. Potem było coraz gorzej. Różne sytuacje po prostu gdzieś tam mnie dotykały właśnie przez te osoby. I ja już w pewnym momencie, pomimo, czułam się z jednej strony bezpiecznie, takie rozdwojenie we mnie było. No właśnie, to jest bardzo ciekawa historia, bo tak, z jednej strony, byłaś wykorzystana, byłaś, tak powiem, traktowana, delikatnie mówiąc, nieelegancko, niewłaściwy sposób, a z drugiej strony jednak w tym środowisku dalej funkcjonowałaś ze względu na takie poczucie, tak jak sama powiedziałaś przed chwilą, takiego bezpieczeństwa, bo już znałaś tego, to zło i w tym wszystkim jakoś się umiałaś odnaleźć mimo wszystko. Tak, ale przyszedł taki moment, że się po prostu przestraszyłam. Potem właśnie jak zostałam wywieziona do tego lasu i stało się to, co się stało, to się przestraszyłam, bo tam zaszła pewna sytuacja w tym mieście, w którym mieszkałam, w ogóle z pewną dziewczyną i ja wtedy zrozumiałam, że ja mogę zginąć, że po prostu zakopią mnie w lesie i ślad po mnie zaginie. I w tym czasie też umarła moja mama, że tak powiem, to się bardzo szybko wszystko działo. Moja mama umarła, jak ja miałam niespełna 19 lat i wtedy chciałam popełnić samobójstwo, wyskoczyć z wieżowca w Bydgoszczy z okna. Przyjechała moja ciocia właśnie z Gdańska i ona mnie zabrała do siebie. No i tam zaszłam w ciążę w tym Gdańsku, urodziłam córkę z mężczyzną starszym o 15 lat. Nie układało się, ponieważ ja musiałam pracować na w sumie 2-3 etaty, że tak powiem. On też się zajmował wiecznie jakimiś szemranymi interesami, ale nie był z jakiejś tam grupy przestępczej. Był takim, że tak powiem, zwykłym, przeciętnym pionkiem jakimś, ale próbował z siebie zrobić tam nie wiadomo kogo. Dzisiaj ten mężczyzna nie żyje. I ja, jak córka miała 6 lat, właśnie poznałam osobę z kręgów przestępczych w tym mieście, i która zajmowała się w ogóle handlem narkotykami na skalę w ogóle Polski, międzynarodową. I weszłam w to środowisko, zostałam żoną tego mężczyzny.
i tam już po prostu było bardzo grubo i działy się bardzo złe rzeczy. Trwało to wiele lat, około 6. Doświadczyłam też w tej relacji i w ogóle bardzo dużo przemocy razem z obdukcją w szpitalu, po prostu po pobiciu z powyrywanymi włosami, po prostu miałam łysy place, uszkodzoną wargę, bo dostałam z buta po prostu pumę w twarz i padłam, zemdlałam. I to trwało tak po prostu 6 lat i po 6 latach po prostu Centralne Biuro Śledcze zatrzymało samochód, w którym jechaliśmy z bardzo dużą ilością narkotyków i nas po prostu policja zamknęła i mąż poszedł siedzieć. Ja dostałam ograniczenie wolności, zakaz opuszczenia kraju i wtedy też zaczęły się dziać bardzo złe rzeczy. Ja zrozumiałam, że to już nie są przelewki, że ja po prostu zaszłam w moim życiu do końca, że tak powiem, siebie. Tam były też takie porachunki mafijne w tym czasie. Bardzo dużo ludzi ginęło, wysadzali, że tak powiem, samochody w powietrze, zabijali się po prostu. Były różne tam takie grube sprawy, że tak powiem. I ja zrozumiałam jedno, że ja po prostu niedługo zginę w tym wszystkim. Mhm. Prędzej czy później ja po prostu zginę, bo nieuniknione to było. Ja zobaczyłam po prostu ten błąd, ale nie umiałam z niego wyjść. I wtedy postanowiłam, że ja po prostu wyjeżdżam. Że ja muszę wyjechać, bo muszę ratować gdzieś tam w przebłysku tego alkoholizmu. Miałam jakąś tam przerwę w piciu bez żadnej terapii i tak dalej. Stwierdziłam, że ja uciekam stamtąd i ja zostawiam to całe swoje przeszłe życie. I wyprowadzam się do Olsztyna. I tak też zrobiłam. To jest na przełomie wielu ostatnich lat. Tak, ja się też rozwiodłam. Tak, to jest rozciągłe, tak chcę w skrócie powiedzieć. Rozwiodłam się też z tym mężczyzną. Jak trafiłam właśnie do Olsztyna, tam wpadłam, że tak powiem, mogę powiedzieć, z deszczu pod rynnę, bo tam poznałam mężczyznę, który generalnie zakochał się we mnie. Był on żonaty. Więc byłam z nim w relacji 1,5 roku, on miał firmę, więc legalne pieniądze. Ja na tamten czas mówię, Boże, tak mówiłam, złapałam Pana Boga za nogi, nie pójdę siedzieć w ogóle. A ja chciałam zapewnić byt mojej córce, bo ja miałam tak niskie poczucie wartości, ja nie umiałam żyć, ja nie umiałam się utrzymać, bo wiecznie były bardzo duże pieniądze, nielegalne pieniądze i to powodowało, że ja miałam taką warownię w głowie, że to po prostu no, nie da się żyć inaczej po prostu, że to tak... Tak po prostu ja nie poradzę sobie w życiu i ja byłam z nim przez te 1,5 roku i w sumie takim, bo tak to chcę wszystko skrócić, jak go poznałam, to w ogóle przyszło mi takie pragnienie, żeby sobie wytatuować na plecach w ogóle tatuaż i wtedy pamiętam, pomyślałam sobie, że wytatuuję sobie jego imię. I jak robiłam ten tatuaż, to coś mi przyszło, żebym jednak wytatuowała sobie Małgosia. Wiedziałam, że coś się bardzo złego wydarzy. Miałam przekonanie wewnętrzne. Nie wiedziałam co, skąd to się wzięło, ale powiedziałam, taka, myślałam, że jestem cwana. Nie wiedziałam, że to do mnie szatan mówi. I wytatuowałam sobie jego imię na plecach i wtedy mi opętało. Realnie mi opętało po prostu. Kiedy wytatuowałam sobie jego imię z tą intencją w sercu, żeby on po prostu myślał, że ja go kocham. Ja będę miała cały czas dopływ do tych pieniędzy po prostu, bo miał bardzo duże pieniądze. On mi na przełomie 1,5 roku dał ze 150 tysięcy złotych, parę samochodów, bardzo dużo złota. Otrzymywał moją firmę. Ja otworzyłam salon urody. W międzyczasie też dużo w tą firmę włożył, więc ja żyłam ponad stan. Ja miałam po kilkadziesiąt, że tak powiem, tysięcy złotych w miesiącu. I mi się wydawało, że na tym... Że po prostu świat jest, stoi otworem dla ciebie, tak? Tak, ale i właśnie ja tam mieszkałam w tym, jak przeprowadziłam się do tego Olsztyna, te kilkanaście lat temu, to ja w ogóle myślałam, że ja tam zaczynam nowe życie, a tam moje życie po prostu się skończyło, bo po tej 1,5 roku po bycia z nim bardzo dużo rzeczy się złych zadziało. Ja robiłam rzeczy, których wcześniej nigdy nie robiłam. Otwierałam drzwi i po prostu, ja dzisiaj śmiem powiedzieć, że coś mnie wyrzucało z samochodu. On jechał rozpędzonym samochodem i nagle ja otwierałam drzwi i kręciłam się po prostu po autostradzie. To było rzeczy po prostu tak demoniczne. Mi się różne rzeczy w domu zaczęły dziać. Przesuwały mi się po prostu rzeczy. Klucze się ruszały w drzwiach. I żeby to, bo dla niektórych teraz to, co mówisz, jest bardzo szokujące. Tak. Oglądali to tylko w różnego rodzaju horrorach i filmach. To jest jak w horrorze było. Ale żeby uściślić, to nie była jakaś wizja, to nie było to, co mówisz teraz, to nie było jakieś twoje wyobrażenie. Nie, to działo się realnie. To się działo realnie. To się działo realnie.
realnie to się działo i kiedyś przyjechała do mnie właśnie przyjaciółka do tego Olsztyna z Gdańska, ona chciała mi pomóc, ona już wiedziała, że jestem alkoholiczką, bo jej powiedziałam, ratuj moją córkę i ona wtedy próbowała ze mną rozmawiać, ona nie była nawrócona, ale ona szukała Boga zawsze i ona, pamiętam wtedy tej nocy, jak te klucze zaczęły się trzęsieć w drzwiach i coś chodzić po schodach, bo miałam dwupoziomowe mieszkanie, to ona się przestraszyła i ona się wycofała z relacji ze mną. Po prostu, bo demony, te duchy nieczyste, po prostu nie dawały spokoju. One nie chciały, żebym ja po prostu wyszła na tą prostą drogę. I ja już byłam na granicy błędu. Ja w tym Olsztynie podjęłam dwie terapie po prostu dla osób uzależnionych od alkoholu. Z jednej mi wyrzucili, drugą ukończyłam, ale wróciłam do picia. I wtedy też wsiadłam do samochodu pod wpływem alkoholu. I już tam też narkotyki dochodziły, spowodowałam kolizję, zbiegłam z miejsca wypadku, zostałam zatrzymana przez tą policję, byłam 48 godzin na dołku, postawiono mi zarzuty, że jeśli nie przyznam się, że byłam pod wpływem alkoholu, ponieważ zbiegłam, więc domniemano, że mogłam się napić w domu, jeśli się nie przyznam, że byłam pod wpływem alkoholu, to po prostu dostanę sankcje i w tym czasie moja córka by poszła do domu dziecka i ja się przyznałam, zabrali mi te prawo jazdy i to tak jakby był już koniec tej historii. I przyszła pewnego wieczoru, taka noc, jak moja przyjaciółka zabrała moją córkę do siebie, powiedziała, daję ci tydzień, żebyś się ogarnęła, że ja w nocy dostałam po prostu, jakby mi serce rozrywało. Nie wiem, czy to był zawał, oddech mi się kończył, nie mogłam oddychać, klatkę piersiową mi rozrywało i chciałam zadzwonić pogotowie, ale nie byłam w stanie. Ja już nie piłam wtedy dwa dni, bo nie byłam w stanie pić, nawet jeść już dłuższy okres czasu. Ja czułam się jak związana, leżałam na łóżku i nie mogłam się ruszyć ani w prawo, ani w lewo. Po prostu jakby coś mnie związało. I nagle leżąc na tym łóżku, to była trzecia w nocy, pamiętam, zobaczyłam taki jakby tunel czarny. Wyłoniła się chmura i to nie jest wizja. To jest obraz, który ja zobaczyłam. I z tego tunelu na środku pokoju wyszedł diabeł. I tak jakby otworzyło się piekło. I ja wtedy ostatkiem tchu zawołałam, Boże, ratuj mnie. Bo ja wiedziałam w tamtym momencie, że ja idę do piekła, że kończy się moje życie. I w momencie, kiedy ja zawołałam, i ja taki film mi został puszczony, że piłam całe życie i w ogóle ja wiedziałam, że ja właśnie umieram i że flaszka była moim bożkiem, że w ogóle ja idę do piekła, nie? I ja w sercu zawołałam do Boga. I to się zamknęło, ten tunel. I na drugi dzień zapukała do mnie policja z opieką społeczną. Mojej córki oczywiście nie była, była u przyjaciółki. Czy ja chcę, policja zapukała i zapytali się, gdzie jest moje dziecko. Ja powiedziałam, że u przyjaciółki w Gdańsku. Wtedy ja powiedziałam, sąsiedzi widocznie zgłosili i tak dalej, że ja jestem alkoholiczką, nie mogę przestać pić. I ten policjant powiedział do mnie, daję pani tydzień na to, żeby pani znalazła się na terapii zamkniętej w szpitalu, inaczej składamy wniosek do sądu o pozbawienie pani władzy rodzicielskiej. W ogóle i tak mi poszli na rękę, że tak powiem, to było Boże działanie. Tak. Moja przyjaciółka załatwiła mi terapię, bo na terapię się bardzo długo czeka. Ona miała znajomości po prostu w szpitalu zamkniętym i ja tam trafiłam na 3 miesiące. I jak trafiłam tam na 3 miesiące właśnie do Gdańska, tam mnie to złamało, ponieważ ordynator tego szpitala psychiatrycznego, pierw byłam na detoksie, 3 tygodnie mnie odtruwali. Potem 2 miesiące na zamkniętej terapii wziął się ze mną, zamknął w pokoju i powiedział do mnie, skąd to opętanie u ciebie? I mnie w tym pokoju u niego zaczęło rzucać po prostu. I ja czułam fizycznie, że coś we mnie jest. Doświadczyłam tego, jakby coś przeze mnie mówiło i on powiedział dobrze i powiedział mi tam parę słów, że jeśli oni w krwi wyjdzie, że ja biorę leki, to z automatu mam wyjazd stąd. Nie? On już wiedział, że jestem z tobą. Ja się pierwszy raz tam też tak spotkałam z takimi ponadnaturalnymi rzeczami związanymi z diabłem, bo tam widziałam ludzi poprzypinanych w pasy, którzy mówili o diable, pluli, którym się buzie wykręcały ręce, te demony normalnie ruszały się w ich... Ja leżałam i złapałam się za głowę i powiedziałam tego ordynatora, nie wytrzymam tego psychicznie. A on do mnie mówi, ty konico, piłaś litra wódki dziennie, to teraz się dobrze napatrz, co cię czeka. Po prostu. I on tak jakby kazał mi w tym, nie przeniósł mnie do tego innego pokoju. I tam non stop wrzucali, co jedna taka osoba wychodziła z tego stanu takiej schizy, to wrzucali mi następną. Ja tak 3 tygodnie byłam w tym i miałam takie zderzenie po prostu z rzeczywistością. Byłam przerażona. I tam na tej terapii któregoś razu na indywidualnej sesji terapeutka wzięła mnie do pokoju i ja tak jakby już jakaś świadomość, to mimo że miałam cały czas pijane myślenie, dochodziły do mnie jakieś fakty, że nagle ja doszłam do tego, że ja mam 33 lata, a jestem jakby 17-letnią emocjonalną dziewczyną, że ja w ogóle tak się zatrzymałam na tym etapie, nie? Kiedy to zaczęłam pić i ćpać. I ona się mnie zapytała,
Małgosia, za co siebie tak nienawidzisz? I ja wtedy pękłam. Ja się tam popłakałam, nie? Ja się tam popłakałam. I to był przełom. Ja się wtedy rozchorowałam. Mnie wozili z zamkniętego szpitala psychiatrycznego do szpitala normalnego, ponieważ siadły mi płuca, oskrzela, wszystkie narządy. I oni, żeby mnie nie wypuścić, bo wiedzieli, że jak mnie wypuszczą, to ja po prostu pójdę pić, tak, to ładowali we mnie antybiotyki. Ja w ogóle przez ten pierwszy rok dostałam 12 antybiotyków. Za którymś razem poszłam do już kolejnego lekarza, jak on zobaczył tą listę, to on mi powiedział, czy ciebie chcą zabić? Bo już po prostu ludzie dostają jeden, dwa razy w roku i dochodzą do siebie później 3 lata. Tak. Ja dostałam 12 antybiotyków. Mi siadła całkowicie odporność. Ja sobie poszłam zrobić test na HIV i w ogóle na wszystko, no bo prowadziłam życie, jakie prowadziłam. Się okazało, że nie mam wirusa, ale nie miałam żadnej odporności. Ja wtedy w tym szpitalu postanowiłam, ta przyjaciółka moja przyjechała, ona ma Asia na imię i ona powiedziała, Małgosia, wyrzuć z siebie to wszystko, co siedzi w tobie od dziecka do tej pory, ten ból, te wszystkie sytuacje. I mówi, zamknij ten rozdział. I o tym, co się działo dalej, jak zamykałaś ten rozdział, jakie były dalsze, tak powiem, przełomy na twojej drodze do Jezusa, dowiemy się za chwileczkę. Słuchacie Trzeciego Wymiaru. Dzisiaj rozmawiamy z Małgosią. Miałaś ten punkt takiego, bym powiedział, zastanowienia, otrzeźwienia, zastanowienia się nad swoim dalszym życiem, kiedy znalazłaś się w szpitalu na oddziale zamkniętym, kiedy byłaś, tak powiem, leczona z twojego uzależnienia. Dużą rolę tutaj odegrała ta twoja przyjaciółka, którą wspomniałaś w poprzednim wejściu antenowym, ale to jest, jeszcze brakuje kropki nad i, tak? Brakuje tego momentu, kiedy doświadczyłaś Jezusa w sposób namacalny. W jaki sposób to się stało? No i tak powiem tutaj w paru zdaniach, jeszcze dokończę. Po wyjściu z tej terapii ja rzeczywiście zamknęłam tamto życie. Generalnie rozstałam się z tamtym mężczyzną, zamknęłam firmę. W ogóle rozpadło się to całe dotychczasowe moje życie. Było też bardzo dużo, że tak powiem, ataków demonicznych w związku z tym, żebym wróciła do picia. Ja natomiast bardzo chciałam być trzeźwa, więc odbyłam bardzo długą drogę terapeutyczną, bo wiele lat byłam w różnego rodzaju terapiach, kontynuowałam to leczenie, więc moja świadomość poszerzała się w ogóle tego, co się ze mną działo i dlaczego ja funkcjonowałam tak. Ja zrozumiałam, że ja jestem dzieckiem, które samo siebie niszczyło po prostu, dzieckiem. Wewnątrz mnie jest to dziecko, że jestem kobietą dorosłą, ale wewnątrz jestem dzieckiem. Ja zrozumiałam, że ja muszę uporządkować po prostu te wszystkie zranienia i próbowałam przez 6 lat robić to naprawdę z całego serca na terapiach różnego rodzaju, ale to nie zadziałało. Czyli chcesz przez to powiedzieć, że w ogóle one ci nic nie dały, nie, te terapie? Nie, dały mi. Pomagało mi w jakiś sposób utrzymać tą abstynencję. Rozumiem. Ale nigdy nie byłam wolna, bo bycie abstynentem to nie jest bycie wolnym. Tak. Bycie trzeźwą to nie jest osobą wyzwoloną na wolność i wyswobodzoną, bo dalej byłam związana, dalej bałam się po prostu patrzeć nawet na kieliszek, chodziłam na... To trochę tak jak uczestnicy tych spotkań anonimowych alkoholików mówią, że ja jestem alkoholikiem, ale nie pijącym, prawda? Tak. Jestem trzeźwiejącą alkoholiczką. Tak. Ja się zaangażowałam bardzo głęboko w te struktury AOS-kie. Skończyłam ten program 12 kroków anonimowych alkoholików. Rozpoczęłam program anonimowych narkomanów. Łapałam się wszystkiego. Wróciłam do kościoła katolickiego. Szukałam Boga. Zaczęłam czytać setki książek po prostu. Ale dalej pogrążałam się w depresji. Bolał mnie dotyk i pewnego razu miał taki przełom w moim życiu miejsce, bo ponieważ poszłam na indywidualną sesję, tam zahaczyliśmy o DDA, że tak powiem, dorosłe dziecko alkoholika, o jakąś sytuację z dzieciństwa, właśnie o molestowanie seksualne. Ja zrozumiałam jedno po tym, że terapeutka mnie zebrała do tej sytuacji, ona mnie złożyła, ja miałam poczucie ulgi, że nie ponoszę odpowiedzialności za to, co mi się przydarzyło, ale kiedy chodziłam na to AA i wystarczyło, że mnie dotknął jakiś brat, że tak powiem, znaczy nie brat, bo brat to w Chrystusie, ale jakiś kolega z tego AA, to mnie już bolał ten dotyk. We mnie te emocje po prostu siedziały, te wszystkie zranienia. Tak. Ja powiedziałam, Boże, to tylko tyle. Ja wtedy poznałam chłopaka na AA. Już miałam 6 lat trzeźwości i moja sponsorka, czyli osoba, która mnie prowadziła w 12 krokach, ona wychodziła za mąż. Ja z tego odrzucenia, że zostanę sama, że ona zajmie się mężem, poszłam z tym chłopakiem do łóżka i zaszłam z nim w ciążę. Ja zobaczyłam wtedy, że moje życie zatoczyło krąg. Ja już zobaczyłam, że jest grzech w moim życiu. Ja zobaczyłam, ja to nawet nazwałam, że ja popełniłam błąd. Że ja zostałam w ciąży sama z ciążą i potem sama, kiedy urodziłam dziecko i stwierdziłam, że to nie działa. I ja wtedy naprawdę, syn miał pół roku, klęknęłam w małym pokoju.
i powiedziałam: Boże, jeśli Ty jesteś, a nie jesteś tym, kim ja myślę, że jesteś, to przyjdź do mojego życia, bo już nie chcę tak żyć. I powiedziałam takie zdanie: Jezus, czy Ty słyszysz? Ja Cię proszę sercem. Syn miał wtedy kolki, płakał bardzo dużo po nocach. Nie spał. To była gdzieś 22:30. Była cisza w pokoju, ja miałam wiele lat trzeźwości. I w pokoju głos powiedział: słucham. I nikogo nie było oprócz mnie i tego syna. Ale słyszałaś ten głos fizycznie? Fizycznymi uszami usłyszałam: słucham. I ja ten głos już wcześniej usłyszałam. Małgosiu, jak wyszłam z terapii, chciałam się napić, pomodliłam się taką modlitwą dla alkoholików: Boże, użycz mi pogody ducha. I wtedy też w pokoju głos powiedział: Małgosiu. Ja w ogóle bardzo lubiłam, jak się do mnie mówi. I ja wiedziałam, że to jest Bóg. Ja powiedziałam: Ty jesteś. Pamiętam wtedy to w tym pokoju. Powiedziałam i już bałam się, nie wiem, czy się bałam, byłam w takim szoku, że nie wiedziałam, czy zadawać pytania, co robić. I następnego dnia poznałam kobietę, bo musiałam iść na kurs masażu z urzędu pracy, żeby kwalifikacje zawodowe podnieść. Syn już miał pół roku, musiałam wrócić gdzieś do pracy. I się okazało, że ona w ogóle jest z Warszawy. I ona jest szkoleniowcem kosmetycznym, ale jest też chrześcijanką. I Bóg bardzo szybko odpowiedział na tą modlitwę wtedy, kiedy klęknęłam w tym małym pokoju. I ona mi powiedziała, że ona chce się ze mną spotkać, jeśli ja tego chcę. I ona przyjechała do mnie do domu i głosiła mi Ewangelię. I powiedziała mi o Jezusie, który umarł za mnie na krzyżu. Powiedziała do mnie, że On przybił do krzyża każdy mój grzech. A ja jej do niej powiedziałam: ja znam Jezusa, bo ja wróciłam do kościoła katolickiego. Ona do mnie powiedziała: Ty nie znasz Jezusa, bo gdybyś znała Jezusa, to twoje życie by tak nie wyglądało. Nie byłabyś sama, nieszczęśliwa, z małym dzieckiem poranionym sercem. I ona mówi: czy ty chcesz się dzisiaj spotkać z tym Jezusem, o którym ja ci to mówię? Ale ja widziałam to coś jej w oczach. Ona miała blask, ona była silna. Od niej odbijało się światło, z niej wychodziło światło. Ja tego nie rozumiałam, ale ona się świeciła, świeciły się jej oczy. Ona mówiła, miała pewność w sobie, miała poczucie wartości i miała miłość. Nic ode mnie nie chciała. Ona nie chciała mnie gdzieś do jakiejś religii zaprowadzić. Ona mi chciała poznać z Jezusem. To bardzo ważne zdanie powiedziałaś. Ona nie chciała cię zaprowadzić do religii, ale do Jezusa. Tak. I to jest zasadnicza różnica pomiędzy osobą, która zna religię taką czy inną, nawet chodzi do jakiegoś kościoła, wszystko jedno, jak on by się nazywał, ale jeżeli nie ma relacji z Jezusem, to tak naprawdę to życie jest bez tego ognia, o której powiedziałaś w tych oczach, prawda? Tak. I ona mi powiedziała o tym, że jak ja się z nim spotkam, to się zmieni całe moje życie. Tak. Że odpadnie ode mnie ten ból, cierpienie, depresja i tak dalej, że on wyprostuje każdą moją ścieżkę. I ja się zapytałam do niej: ale jak to mam zrobić? I ona mówi: chcesz mu oddać dzisiaj swoje życie? Ja tak mówię: oddać życie w ogóle? Ona mówi: chcesz go zaprosić do swojego serca? Otwórz serce. Ja serce, wiecie, nie miałam takiego wyobrażenia. I ja mówię: no chcę, w ogóle miałam takie pragnienie w ogóle. Tak. Nie wiedziałam wtedy, że to już to serce było otwarte. I ona mówi: to chodź się pomódlmy. I ja się z nią pomodliłam i powiedziałam: Boże, w ogóle żyłam bez Ciebie. Takimi prostymi słowami ona mnie poprowadziła w modlitwie. Mówię: przepraszam Ciebie, nie znam Ciebie. I zaczęłam płakać. I mówię: wierzę, że umarłeś za mnie na krzyżu Golgoty. Wierzę, że przybiłeś do krzyża każdy mój grzech. I wierzę, że zmartwychwstałeś. I czynię Ciebie Panem i Zbawicielem mojego życia. Zapraszam Cię do mojego serca. I położyła na mnie rękę i zaczęła się modlić szakara masa, szakara basa, innymi językami. Ja wtedy jeszcze nie wiedziałam, co to, ale ona na mnie położyła rękę. To jakby wewnątrz mnie, ja to fizycznie doświadczyłam, jakby we mnie nastąpiła eksplozja, takie gorąco po prostu od wewnątrz i zalała mnie miłość. W ogóle każda moja komórka, jakbym w ogóle nie czułam lęku, bólu, zmartwienia. Nagle stałam się po prostu, rozpłynęłam się w Bożej miłości. I ja wtedy pamiętam ten moment, bo ja tak, łuski spadły mi z oczu. Ja normalnie przyjrzałam, zobaczyłam, jak ta jakby ciemna chmura wychodzi z mojego domu przez okno. Te demony wszystkie wychodziły. Nie widziałam ich jako demony, tylko jak taką ciemną światłość po prostu. I powiedziałam: Boże, Ty jesteś. I zaczęłam płakać. Powiedziałam: Jezu, Ty naprawdę jesteś. I ja w moim sercu spotkałam się wtedy z Jezusem, bo jeszcze jak ona mi mówiła tą Ewangelię, to ja miałam taką wizję, Duch Święty mi dał, pokazał mi, że ja stoję po prostu nad taką przepaścią. I mam skoczyć. I usłyszałam to w swoim sercu: skocz po prostu. I ja mówię: okej, w ogóle wierzę w to. I skoczyłam. I to był przełom w moim życiu. Bo ja realnie wtedy doświadczyłam, ona mnie nie przekonała. Ona mnie nie podzieliła się swoim świadectwem i tak dalej. Tylko ja doświadczyłam realnie Boga, który zamieszkał we mnie. Dokładnie tak. Ja miałam to przeżycie, doświadczenie spotkania z Jezusem Chrystusem. Ja wiedziałam, że jestem pełna Ducha Świętego. Ja zaczęłam słyszeć wewnętrzny, cichy głos, który do mnie mówił każdego dnia. Kiedy wstawałam, On mnie witał słońcem. Ja patrzyłam za okno i wiedziałam, że On jest. Ja płakałam, bo ja byłam pierwsze miesiące w tej tak zwanym takim flow Bożym, tej miłości, tej po prostu takiej bezwarunkowej po prostu akceptacji przyjęcia, przyjęcia Bożej rodziny. Ja od razu
ona powiedziała, zacznij czytać Pismo Święte. I ja otworzyłam Pismo Święte, ona mówi, Dzieje Apostolskie i Ewangelie. Ja przeczytałam Dzieje Apostolskie. Ja za chwilę w ogóle doświadczyłam chrztu w Duchu Świętym. W ogóle to było wszystko ponadnaturalne. Ja od razu zaczęłam na ludzi nakładać ręce. Miałam słowa wiedzy, że kobieta ma raka, która szła ulicą. Podbiegałam, nie widziałam, mówię, Boże, albo zwariowałam, mam schizofrenię, naprawdę. Albo po prostu to wszystko jest prawda, bo zaczęłam, nie znam chrześcijan jeszcze, a robiłam już takie rzeczy. To jest bardzo ciekawa rzecz, którą zaczęłaś mówić, bo zaczęłaś mówić o tej przygodzie, którą masz się, kiedy się żyje z Bogiem. Tak. I do tej historii nowej części twojego życia za chwilkę wrócimy do tego, żebyś mogła opowiedzieć. Także, drodzy słuchacze, teraz skupmy się bardzo naprawdę, bo będziemy mogli słyszeć o tym, jak Bóg działa w życiu człowieka, który oddał mu swoje serce, także zostańcie z nami. Małgosiu, doświadczyłaś Bożego dotknięcia, doświadczyłaś tego spotkania z żywym Jezusem, twoje życie się totalnie zmieniło, zostałaś uwolniona od wielu demonicznych związań, obecności demonów w twoim życiu, które ciebie torturowały, niszczyły twoje ciało, niszczyły twój umysł i zaczęłaś życie z żywym Bogiem. Życie z żywym Bogiem jest pełne Boga, można tak powiedzieć, co oznacza, że również Bóg działa przez ciebie. Tak. I chciałbym, żebyś mogła podzielić się jakimiś kilkoma historiami, sytuacjami swojego życia jako już Bożego dziecka, gdzie Bóg działa przez ciebie, używa ciebie i odpowiada na twoje modlitwy. Tak, wiele jest takich świadectw. Może zacznę od takiego świadectwa w ogóle. Pierwsze świadectwo to było to, kiedy Jezus całkowicie uwolnił mnie od bycia trzeźwiejącą alkoholiczką. Mhm. Przyszło do mojego serca w ogóle objawienie, że jestem nowym stworzeniem w Jezusie, nie mam nic wspólnego z tamtą osobą i te wszystkie objawy trzeźwiejącego alkoholika, drżenie rąk, inne rzeczy i tak dalej, to ode mnie odpadło. Naprawdę ja nie mam takich rzeczy. Ja mogę przebywać z ludźmi, którzy są pod wpływem alkoholu na dworcach, głoszę Ewangelię i ja w ogóle nie mam w sobie tej mentalności po prostu osoby uzależnionej, bo ja przyjęłam przez wiarę, że Jezus po prostu umarł za każdy mój grzech i On przybił każde związanie demoniczne do krzyża Golgoty. Tak. I jestem całkowicie wolna od tego. Alkohol nie jest już w żaden sposób bożkiem w moim życiu. Wtedy piłam, był bożkiem, ale samo nie picie alkoholu i przebywanie też w miejscach takich, gdzie nie piją, to też jest bożek taki, bo dalej się człowiek koncentruje na niepiciu. Więc to było pierwsze takie świadectwo moje i całkowita wolność w tym temacie, jeśli chodzi o alkoholizm. Następnym świadectwem to jest świadectwo, kiedy właśnie szłam ulicą i spotkałam kobietę i usłyszałam w środku, podejdź do niej, ona ma raka. Mhm. W ogóle takie myśli mi przyszło, takie zdanie. Ja podbiegłam do tej kobiety i powiedziałam, proszę pani, czy pani ma raka? A ona stanęła i tak zdębiała. Ona miała około 55 lat i się popłakała. Ona powiedziała, skąd ty to wiesz? Ja mówię, pani, co Duch Święty mi powiedział? Proszę pani, ja poznałam Jezusa. Ja mówię, chcę się o panią pomodlić. Mhm. I ja przeczytałam tylko Dzieje Apostolskie, ale z Duchem Świętym to tak jest. Życie pełne po prostu przygód i pasji. Ja byłam posłuszna temu, co czytałam w Biblii. Ja położyłam jej ręce na głowie. I ona do mnie mówi, skąd wiesz, że mam w głowie raka? I w ogóle to samo tak jakby ze mnie wyszło. Ja się o nią pomodliłam, ona się popłakała. Ja nie wzięłam od niej telefonu, więc nie miałam świadectwa tego, co się dalej zadziało. Ale później była podobna sytuacja z kobietą i namacalnie widziałam, która miała raka tutaj w gardle i miała kulkę po prostu. I ta kulka jej odpadła. Kiedy ja w imieniu Jezusa nakazałam, żeby rak umarł i przeklęłam go, powiedziałam, usknij w imieniu Jezusa, to ona powiedziała, odpadło mi to. I ona to połknęła, po prostu ona dzisiaj żyje i nie ma żadnej komórki rakowej. I to jest, to było ogromne świadectwo po prostu. Bóg mnie używał w ogóle w wielu kwestiach. Ja na dworcu mężczyźni, który po prostu chodził i kuśtykał przez 10 lat, był osobą bezdomną. Nogę miał zgiętą w pół, ta noga została mu wyprostowana i to widzieli policjanci, aż do mnie podeszli i zapytali się, co to się stało, bo po prostu oni go znali, że on zawsze kulał, a on nagle zaczął skakać, biegać. I ja powiedziałam, to Jezus go uzdrowił. I oni po prostu nie wiedzieli, o co chodzi, bo patrzyli, widzieli, że jestem trzeźwa, w ogóle czysto ubrana i tu w ogóle ja skaczę, też się cieszę.
Więc taka to moja przygoda z Jezusem. Zaczęłam widzieć bardzo dużo uzdrowień ludzi. Nie mówię już o uwolnieniach, bo uwolnień to też bardzo wiele. Widziałam, jak demony z ludzi wychodzą po prostu. Jak zmieniane jest życie też ludzi. Jak wychodzą z biedy. I sama też doświadczyłam tego ponadnaturalnie. Opowiem też takie świadectwo. Kiedyś modliłam się bardzo długo do Boga i potrzebowałam bardzo dużych pieniędzy, żeby po prostu coś załatwić. Musiałam zamknąć jakiś temat, jakąś sprawę. I to była bardzo duża kwota i modliłam się do Boga o to i w ponadnaturalny sposób Bóg przez pewną chrześcijankę dał mi 20 tysięcy złotych. 20 tysięcy złotych. Dała mi kobieta, powiedziała, że po prostu odebrała od Boga to, żeby mi dać te pieniądze. Amen. I takich sytuacji finansowych to miałam bardzo wiele po prostu, w których ludzie mi błogosławili też ponadnaturalnie, bo różne miałam okoliczności życia. Ale to uważam jest takie jedno z większych świadectw moich finansowych po prostu, jeśli chodzi o kwestię materialną. Natomiast jeśli chodzi o życie z Jezusem, miałam też spotkania z Jezusem. Jezus przychodzi do mnie w snach i widzę Go po prostu. Ostatnio Go zobaczyłam twarzą w twarz, zobaczyłam Jego oczy, zobaczyłam oczy jak ocean, głębie miłości. Mm-hmm. On w ostatnim śnie, chcę tu na koniec, zanim poprowadzimy w tej modlitwie oddania życia Jezusowi, powiedział do mnie tak, bo ja bardzo dużo książek czytałam po tym nowonarodzeniu, to 6 lat trwało i o namaszczeniach w ogóle, o Bożych mężach, synach i tak dalej. A On dał mi Biblię w tym śnie. Ostatnim parę miesięcy temu i do mnie powiedział, tą książkę studiuj. I ta książka jest dla ciebie. I ta Biblia żyła, bo kiedy ja otworzyłam tą Biblię w tym śnie, to po lewej stronie były hebrajskie złote litery, a po prawej były obrazy jakby żywe, jakby film włożony w tą Biblię. Tak. Ja patrzę na tą Biblię i mówię, o Boże, Maria i Józef, oni żyją. Ogląda żyła, tętniła życie. Mówię, wow. I On patrzył na mnie takimi oczyma. I On mi wtedy pokazał, że On mi dał po prostu narzędzie do tego, żebym mogła tutaj żyć na ziemi w pełni szczęścia, poprzez właśnie to, że mam z Nim relację żywą i prawdziwą. I to słowo, które czytam, ono ożywa w moim sercu. Bo ja nie czytam tego intelektualnie, tylko to, co jest tam napisane, przyjmuję sercem. Ja widzę ten krzyż Golgoty. Ja widzę, jak On wisi tam nago. Ja płaczę, ja doświadczam głębokiego poruszenia w moim sercu. Ja mam świadomość tego, że On naprawdę za mnie umarł. Ja to przeżywam całym swoim jestestwem po prostu. I ja jestem niesamowicie wdzięczna, bo ja dzisiaj mam piękne, cudowne życie. Ja dzisiaj od wielu lat, odkąd jestem nawrócona, służę Bogu z całego serca, głoszę Ewangelię na ulicach, chodzę po dworcach centralnych, jestem ewangelistą, usługuję ludziom w domach, modlę się uzdrowienia, jeżdżę po Polsce do ludzi, do szpitali. Teraz zaczynamy służbę w więzieniu dla kobiet. Idziemy tam głosić im Ewangelię. Będzie to taka stała służba raz w tygodniu i będziemy usługiwać w więzieniach. Bóg ponadnaturalnie otwiera nam drzwi. I ja zawsze w sercu, ponieważ ja byłam kobietą, byłam dzieckiem bardzo poranionym, odrzuconym i bardzo siebie krzywdziłam. Zawsze załatwiałam wszystko ciałem, tak jakby płaciłam za miłość swoim ciałem. Było też bardzo dużo przemocy. Byłam też zależna finansowo od różnych mężczyzn. Kiedy poznałam Jezusa, to wszystko odpadło ode mnie. Ja mam w sercu kobiety. Ja chcę pomagać kobietom. Oczywiście modlę się o mężczyzn, bo w duchu nie ma płci. Tak. Ale generalnie Bóg położył mi na serce kobiety, matki, dzieci. I ja chcę tym apelować do tych wszystkich kobiet, jak mogę teraz powiedzieć, jesteście godnymi córkami króla, godne córki króla. Kiedy przychodzimy do Jezusa, kiedy oddajemy Mu swoje życie, On czyni z nas swoje księżniczki. Dopiero poznajemy swoją tożsamość, dopiero zaczyna człowiek, ja jako Małgosia w moim sercu doświadczać tego, kim jestem i tego, że grzech już w moim życiu w żaden sposób nie panuje. Tak. Mnie to w żaden sposób po prostu nie ciągnie, bo ja kocham Jezusa i idę za Nim z całego serca. Ja mam w życiu wszystko, czego potrzebuję. Ja dzisiaj mam piękne i cudowne życie. Naprawdę. Kocham Jezusa z całego serca. Dzisiaj żyję przez wiarę z Jezusem. Doświadczam ponadnaturalnych sytuacji każdego dnia. Także uważam, że to była najlepsza decyzja w moim życiu. Jaką mogłeś podjąć? Jaką mogłam podjąć? I zbliżamy się powoli do końca programu, więc mamy
dwie może minuty na to, żeby pewne rzeczy jeszcze podsumować i chciałbym, żebyś mogła teraz powiedzieć w tych kilku zdaniach i pomóc naszym słuchaczom, słuchaczkom, żeby mogły stać się, tak jak powiedziałam przed chwilą, córkami, księżniczkami żywego Boga. Godnymi córkami. Dokładnie. I teraz jest kwestia taka, że w jaki sposób to zrobić i co to tak naprawdę oznacza oddać to życie Jezusowi Chrystusowi, o którym tak wielokrotnie dzisiaj mówiliśmy. Co znaczy oddać życie? Co to znaczy oddać życie Jezusowi? Oddać życie Jezusowi. To znaczy przyznać się do tego, że żyło się do tej pory bez Boga. Mhm. Zrozumieć to, że kiedy słuchasz tego świadectwa, to chcę ci powiedzieć, że przez moje usta mówi do ciebie Bóg. Że jeśli to świadectwo dotknęło twojego serca i czujesz się poruszona, to wystarczy, abyś w tym miejscu, w którym jesteś, otworzyła swoje serce i uwierzyła w tego Jezusa, o którym tu słyszałaś przed chwilą. Abyś w prostych słowach powiedziała: Jezus, nie znam ciebie, ale wierzę w to, tak jak mówi ta Małgosia, że na krzyżu Golgoty umarłeś za mnie, za każdy mój grzech. Wierzę w to, że ty przybiłeś każdy grzech do krzyża Golgoty i wierzę w to, że z martwych wstałeś. I powiedzieć: Panie Jezu, ja zapraszam ciebie do mojego serca. Czynię ciebie Panem i Zbawicielem mojego życia. I w ten sposób rodzisz się na nowo. W ten sposób, kiedy masz otwarte serce, bo to jest decyzja na pułapie serca. Tak. Rodzisz się na nowo. Nie kieruj się tym, czy będziesz miała takie doświadczenie jak ja, czy będziesz miała te wybuchy, bo to nie każdy ma takie doświadczenie. Ale uwierz mi, narodzisz się na nowo, bo Bóg wszystko sprowadził do pułapu serca. Twoje życie zmieni się 180 stopni i będziesz prawdziwie wolna. Tego ci życzę z całego serca. Zaproś dzisiaj Jezusa, a zobaczysz cuda w swoim życiu, jakich nie śniłaś. Drogi słuchaczu, zaproś dzisiaj Jezusa, nie czekaj na jutrzejszy dzień, nie wiemy, co będzie jutro, ale wiemy, co jest dzisiaj. I dzisiaj jest dzień zbawienia, również dzień zbawienia dla ciebie, jeżeli tą decyzję podejmiesz, że oddasz dzisiaj swoje życie Jezusowi, oddasz Mu władzę i kierownicę swojego życia w Jego ręce i pozwoli, żeby On twoje życie zaczął kierować, prowadzić je w taki sposób, żeby się mogła Jego obecność, Jego miłość, Jego dobroć, to wszystko, kim On jest, objawiać się i manifestować w swoim życiu, bo Bóg naprawdę ma takie rzeczy dla ciebie. Amen. Tak jak ma dla Gosi, tak jak miał dla Gosi i ma i mieć będzie, tak samo ma i mieć będzie dla ciebie, jeżeli taką decyzję podejmiesz. A jeżeli podejmiesz, zachęcam ciebie do kontaktu ze mną, Jacek Sławy, znajdziesz mnie na Facebooku, znajdziesz też na stronie Popradia. Także zachęcam ciebie. Także, drogi słuchaczu, wierzę, że to, co dzisiaj usłyszałeś, dotknęło twoje serce. Jeżeli dotknęło twoje serce, naprawdę prosimy ciebie, nie czekaj dłużej z podjęciem decyzji, żeby Jezus stał się twoim prawdziwym Panem i prawdziwym Zbawicielem, bo On naprawdę jest dobry. Gosiu, dziękuję ci, że byłaś dzisiaj z nami w studiu. Dziękuję państwu za wspólnie spędzony czas, za tydzień. Kolejna osoba, kolejna historia i kolejna możliwość, żeby Jezus stał się żywy i obecny w twoim życiu, drogi słuchaczu. Miej się dobrze, błogosławionego tygodnia. Kłaniam się nisko.